Przez ostatnie tygodnie Polska nie stosuje konwencji do spraw uchodźców, łamie prawo europejskie, podważa podstawowe wartości humanitarne. Uchodźcom i uchodźczyniom uniemożliwia się złożenie wniosków o azyl. Straż Graniczna wypycha ich na Białoruś. Często robi to wielokrotnie. Wśród tak nieludzko traktowanych są też kobiety i dzieci. Na granicy od prawie miesiąca koczuje grupa uchodźców i uchodźczyń z Afganistanu. Wiemy, kim są. Znamy ich nazwiska, imiona. Wiemy, gdzie pracowali. Mają tutaj, na polskiej stronie, swoich prawnych pełnomocników. Są gotowi przejść całą przewidzianą prawem procedurę ubiegania się o azyl międzynarodowy. I w Polsce są organizacje, które są w stanie objąć te osoby, ale także inne, obiegające się o azyl, wsparciem i pomocą. Ale nie jest to możliwe. Wygłodzone, wychłodzone, słaniające się z zmęczenia osoby zostały uznane za wrogów i zagrożenie przez polski rząd, który tak naprawdę realizuje ten scenariusz napisany przez Łukaszenkę. I to trzeba powiedzieć wprost. Działania rządu to nie jest skuteczna obrona granic. To łamanie prawa, na które my jako społeczeństwo i państwo nie powinniśmy się godzić. To osłabianie Polski, to budowanie podziałów, to zbijanie kapitału politycznego na nienawiści. I to strategia, którą w Prawie i Sprawiedliwości widzieliśmy już wielokrotnie przez ostatnie lata. Warto też powiedzieć w tym momencie, że to, co robicie, to budowanie zasieków nie tylko przed uchodźcami z Bliskiego Wschodu, nie tylko przed Afgankami i Afgańczykami. Budujecie zasieki, które sprawią, że uchodźcy i uchodźczynie z Białorusi nie będą mogli uciekać z kraju. Opozycjoniści, dysydentki, osoby więzione i torturowane przez reżim Łukaszenki korzystały do tej pory z zielonej granicy, przekraczały ją, składały wnioski o azyl, a po otrzymaniu niezbędnych zezwoleń znajdowali pracę i żyli, pracowali w Polsce. Teraz jest to utrudnione i jak mówią same Białorusinki czy Białorusini, często niemożliwe. Nie mają jak uciekać, chociaż są torturowani w białoruskich więzieniach. Muszą ukrywać się przed białoruskimi służbami. I to właśnie działanie, to wasze działanie wspiera reżim Łukaszenki. I na to nie możemy się godzić. Więc chciałabym zaapelować o stosowanie prawa międzynarodowego, o przestrzeganie konwencji do spraw uchodźców i realizowanie tych scenariuszy, które są dobre dla Polski, dla naszego społeczeństwa, a nie dla Łukaszenki, nie dla jego służb. I na sam koniec, żaden człowiek nie jest nielegalny. Dziękuję. Dziękuję.